Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Resident Evil Village. No i jesteśmy w grze, także jesteśmy tutaj przy naszym handlarzu, Duke'u. I tak, dla przypomnienia, mamy, słuchajcie, tutaj... Tak, zobaczę, czy da się coś wytworzyć. Tutaj niestety już nie. Mamy tutaj, słuchajcie, niekompletny naszyjnik. Niekompletny naszyjnik. Brakuje nam jednej części do połączenia z czymś. I tutaj spróbujemy w pierwszej kolejności skompletować ten naszyjnik. No i oczywiście sprzedać z zyskiem. Sprzedać z zyskiem, skoro on na nas zarabia i to wcale nie mało, bo dwukrotnie, że tak powiem, cena, którą nam zaoferował, po dwukrotnie wyższej cenie sprzedaje, więc no, tym razem zarobimy my na nim. A więc lecimy w takim razie na poszukiwanie naszego brakującego elementu. Także jest to to miejsce, gdzie wtedy byliśmy ostatnio. I ja się zastanawiałem, co tu trzeba zrobić, bo tu w zasadzie byliśmy w tym miejscu już, więc niestety przelecimy sobie raz jeszcze. O, i tutaj jesteśmy przy tej łódce naszej. Jesteśmy przy naszej łódce. Wsiadamy do łódki. Musimy popłynąć w górę rzeki. Pływam jak pijany. O, tutaj właśnie jest taka przystań. Zacumujmy sobie. Automatycznie nam tutaj gra odwraca kierunek łódki po to, żebyśmy od razu mogli płynąć w przeciwną stronę. I o ile dobrze kojarzę, czekajcie. Bo tu było jeszcze chyba coś, ale nie. Tu byliśmy, wydaje mi się. Tu już byliśmy. Jeszcze zobaczmy na mapkę. Tak, tu był ten skarb, ale jak skoro już żeśmy weszli, to wejdźmy jeszcze raz. Może coś się nowego pojawi? Chociaż nie sądzę. Tutaj skąd wychodziły te lykany, pamiętacie, które żeśmy podpalali? I tutaj... No ale tu już mówię, więcej nic nie ma. To było wszystko. No ale nie zaszkodzi, mówię, zajrzeć raz jeszcze, bo może akurat coś się... Ale nie tym razem. Mówię, w niektórych miejscach po prostu się pojawiają jakieś dodatkowe rzeczy, które trzeba w późniejszym etapie gry zebrać. Ale akurat nie tutaj. Dobra. Idziemy, słuchajcie, tędy. Tu jest nasza łódka. O, tam jest łódka nasza. O, tutaj. Ale my idziemy, słuchajcie, przez ten most. I tutaj musimy dojść do tej chatki. Tędy nie przejdziemy, bo tu jest płotek, patrzcie. Tutaj jest jakiś nie, tu nie ma przejścia. Myślałem, że tu może coś też jeszcze jest. Ale nie ma. Jeszcze zobaczmy tutaj, czy te drzwi są do... Bramę do zamku i zamknięte. Tak, zamknięte jest. Czyli dokładnie to samo, co było. Nic to nam się nie zmienia. Ale wchodzimy sobie tędy i tutaj, patrzcie, jest to okno, które jest wybite. Tędy sobie przechodzimy. Tu mamy naszą studnię. Zobaczmy, jak to wygląda właśnie. Tu mamy naszą studnię. No i cóż, zakładamy korbę, koło do studni i wyciągamy, co nam studnia przyniesie. A przyniosła nam drabinę. Drabinę nam przyniosła studnia. Więc schodzimy po tej drabinie w dół. No i tu się zaczyna w zasadzie nasze poszukiwanie. Poszukiwanie elementu do naszego naszyjnika. Głęboka ta studnia, jak widzimy. No, i jesteśmy na miejscu. Jakaś zielona woda. Tu coś jest? Jest mina. Mina, dobra. Patrzę, żeby czegoś nie opuścić, nie ominąć.
bo potem się może okazać, że już nie mamy tutaj powrotu. Zamknięty od drugiej strony. No dobra. Chodźmy w takim razie w górę. O. Tam się dostać? Nie bardzo. O, wskoczyłem tutaj, udało się. Tutaj. Tędy. Tak. No i tu jak dalej? O. Tutaj coś mamy, bomba rurowa. Podnosimy oczywiście. Tu niestety jest zagrodzone, ja nie widzę nawet, czy tam coś jest. Ale czekajcie, tutaj jest... Aha, tędy nie przejdę. Muszę sobie tym pulpitem prawdopodobnie wysterować, tak żeby podnieść którąś platformę, nie wiem którą. O, chyba nie to było. To nie będzie podniesione. Może to, następne. Czekajcie. Nie, to też nie. O, teraz to już narobiłem całkiem. Dobra. No i co teraz? To? Nie. To musimy podnieść z powrotem. Ja chcę, żeby mi się podniosła o ta platforma, wiecie? O tutaj, o to. Żebym ja sam mógł tamtędy przejść naokoło. Oj, nie bardzo wiem, którym to przyciskiem, czekajcie. Ten pierwszy żeśmy już wduszali, drugi żeśmy... A nie, ten żeśmy jeszcze nie wduszali, dobra. Przyjdziemy już, czy jeszcze nie? Tu już za bardzo nie ma co wduszać. O, ktoś tędy na... Ukos? O, udało się, patrzcie. Udało się. O. Ale czy nam to coś dało? To śmiem twierdzić, że chyba niekoniecznie. Bo tutaj dalej nie mogę się przedostać w dalszym ciągu. Ho, 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 ho. Dobra, czekajcie. Jakoś przejdźmy, wróćmy tędy. O! Tego potrzebowaliśmy. No i teraz skoro... A, już wiem chyba, jak trzeba to zrobić. Trzeba ten wózek przepchać w tamtą stronę. Albo i nie. Ale w tą możemy przepchać. Dobra, pchamy. Jeszcze! Tyle? Tyle. I teraz możemy przepchnąć ten. O kurde. To żebym narobił teraz. Ale nie, może tędy przejdę jakoś między tymi łańcuchami. Dobra. Niszczymy to. Pociski wybuchowe, ładnie. Ale jeszcze słuchajcie, przed tym jak pójdziemy tam, ja bym chciał się tu jeszcze przez moment może rozejrzeć. Czy czegoś żeśmy nie opuścili, nie zostawili, bo tak jak mówię, o właśnie, amunicja do strzelby. Bo tu już być może nie wrócimy się. Właśnie tu jest tak ciekawie, że jak już się przejdzie jeden etap, to potem można się nie cofnąć. Może się nie udać właśnie z powrotem przejście gdzieś tam indziej. Tu jeszcze popatrzmy się chwilę. Nie wiem, czy nam się uda coś znaleźć, czy nie uda się. Chyba się nie uda. No ale dobra, no. Tędy musimy jakoś się przydostać. I tu na górę. Dobra, skrzynka była rozwalona, tu więcej nic nie ma. No to pakujemy się w dziurę. O, zaskoczyłem, fajnie. Bierzemy. Pociski bierzemy. No i tu mamy duży rubin o barwie gołębiej krwi. Bierzemy oczywiście.
obejrzmy sobie to cudo, bo to jest, słuchajcie, element do tego, żeby połączyć go z naszyjnikiem naszym. Widzicie, jaki ładny? Jak się fajnie mieni? On sam w sobie nie jest może zbyt cenny, ale da się go właśnie połączyć z tym naszyjnikiem. Dobra, więc cóż, połączmy. Połącz. Rubin z naszyjnikiem. Łączymy, potwierdzamy. O, właśnie. Już mamy teraz chyba komplet. Teraz mamy komplet. Bardzo cenny, tak. Ozdobny szczerozłoty naszyjnik z dwoma rubinami. Jeszcze sobie popatrzmy na niego. No. I teraz już jest kompletny. Także ładnie to wygląda. Ręczna robota, widać. No dobra. Naszyjnik zdobyty, ale jak my teraz stąd wyjdziemy... O nie, można wyjść. Otwieramy. No. A, i patrzcie. Widzicie? I teraz, gdybyśmy chcieli się jeszcze raz dostać na górę, to się nie dostaniemy. Tutaj wejdziemy, no ale podesty są podniesione i już wejście tam byłoby niemożliwe. Tędy przejść też się nie da. Także, no, tak jak mówiłem, w niektórych miejscach niestety przejście jest jednorazowe. Tutaj nic nie jesteśmy w stanie już zrobić w tym układzie. Tutaj jeszcze coś jest zagrodzone, ale tam też już nic nie jesteśmy w stanie się... Zobaczmy jeszcze kontrolnie na mapkę. Ale patrzcie, tu coś jeszcze jest do zebrania. Nie zebraliśmy wszystkiego, czekajcie. Coś jeszcze gdzieś tu jest. Dobrze, żeśmy spojrzeli na mapę. Ha. No i niestety. Tu już chyba więcej nic nie ma i wrócić się też nie możemy. No nic, mówi się trudno. Żyje się dalej. Nie widziałem tam więcej żadnych ciekawych przedmiotów, a okazuje się, że coś tam gdzieś było. O. Tutaj więcej nie znajdziemy nic. Tak patrzę, czy gdzieś jakiegoś kryształu nie ma, czy czegoś, ale chyba nie ma. No nic, wracamy. Nic tu po nas. Głęboka studnia. I tym sposobem, tu jeszcze zaglądamy do wychodka oczywiście. Mamy tutaj proch strzelniczy. I więcej nic. Jeszcze sobie tutaj obejrzyjmy co nieco, na prawo i na lewo. Może gdzieś jeszcze coś się kryje? Chyba nie. Chyba nie. No i co, wrócimy chyba drogą tą, którą żeśmy tutaj przyszli, czyli tędy. No dobra, wracamy. Wracamy do naszej łódki. No i płyniemy. Odpalamy zresztą motorówkę, bo to ma silnik. I wracamy do handlarza. Jeszcze kawałeczek. O! Jesteśmy na miejscu, mniej więcej oczywiście. No i wracamy do handlarza, tak jak powiedziałem, aby mu sprzedać tą drogocenną rzecz. I wtedy
tędy. Jeszcze miałem wątpliwości, którędy. Ale teraz już nie mam. Hello! O, ogląda swoje te sygnety na ręku, patrzcie. Jest zadowolony. If it's just looking, window shop away. No nie tylko się tego, no tutaj chcemy ci coś zhandlować, gościu. 50 tysięcy, patrzcie. Czy jeszcze coś mogę mu sprzedać? Oczywiście, że możemy mu sprzedać amunicję, pociski. Jedne, drugie. To możemy mu sprzedać. I tyle chyba. I chyba tyle byłoby. 53 050. No to potwierdzamy. Now this is something to splurge on. No właśnie. Mamy obecnie 319 tysięcy lei. Czy to nam... I've gotten some new stock. No dobrze, cieszę się. Czy to nam da możliwość... Chciał pojemność magazynka najchętniej zwiększyć jednego, drugiego, no ale nie ma takiej opcji, widzę. Tu mamy szybkostrzelność 62 tysiące sobie za to życzy. Przeładowanie 37, no nic, no trochę... W takim razie ulepszmy tą broń. No przeładowanie też. A jak z tym? Tu jest 1900, no właśnie. No to nic, w to inwestujemy w takim układzie. Dobra. No i ostatni etap. No prawie ostatni. Przedostatni. Czyli co, zwiększyliśmy sobie szybkościelność, przeładowanie, pojemność magazynka niestety się nie da, natomiast tutaj no są jeszcze opcje, ale jeszcze nie na tym etapie gry. Poza tym mamy tylko 27320. A ciekawe co powie, jak będziemy chcieli to zwiększyć, to przeładowanie. No, coś nie chce nam. Ale czekajcie, mamy 27, to może zwiększymy sobie sobie szybkościelność tego? Ma to sens? No, spróbujmy. No, i zostało nam 6320. No dobra, no cóż, tyle chyba. Przejrzyjmy jeszcze zasoby, skoro mówi, że coś tam więcej jest. Nie wiem, co on tam ma jeszcze dla nas, ale... A, tu miga coś, że jest niby, że nowe, ale wyprzedane. Nie bardzo to rozumiem. Może tutaj jacyś inni jeszcze zawodnicy korzystają z jego usług. No, nie wiem, jak to tam jest. Zajrzyjmy jeszcze do kuchni, bo tutaj nam, słuchajcie, jeszcze brakuje kilka rzeczy. No, ale niestety w posiadaniu jesteśmy zero. I tu... też w posiadaniu jesteśmy zero, czyli tych rzeczy sobie niestety na razie nie zjemy. Good day then. No tak, szybki zapis, ja robię szybki zapis i lecimy dalej. Tu mamy dostarczyć ostatni flakon, czyli flakon z tułowiem. Szkolny pojemnik z herbem, z koniem i podkową. Na etykiecie widnieje imię Ros i napis tułów. O! Kielich giganta. What? No i mamy teraz odnaleźć Heisenberga, czyli ten ostatni stwór, ostatni, nie wiem, lord, jak oni tego tu nazywali. Powie nam coś jeszcze hrabia? Czy raczej niekoniecznie? Nic na nie chcę powiedzieć. Dobrze, zobaczmy sobie mapkę. Co my jeszcze tutaj na mapce możemy zdziałać, zrobić? Tak patrzę. Miejsce ceremonii. Tutaj musimy dojść, ale to jest bliziutko. Jeszcze patrzę, czy możemy coś zrobić tutaj w tej części miasta.
bo już nie ukrywam, że wrócić tutaj się chyba nie wrócimy. Ale czekajcie, czy myśmy byli tutaj na pewno? A w tej części, nie bardzo wiem, co tutaj było. O, tu były... O, to mnie intryguje. To jest niby... My jesteśmy... Tutaj... Wiecie co, daleko to nie jest. Przejdźmy sobie jeszcze. Bo może coś tam być ciekawego, co nie chciałbym, żebyśmy opuścili. No. Czyli tędy idziemy. Biegusiem sobie przejdziemy, a może po drodze nam jeszcze coś się ciekawego pojawi. Może na przykład wrona jakaś? Czy ja tu widzę wronę? Nie widzę wrony żadnej. No jak mówię, czasami są, czasami ich nie ma tutaj. Też już nic nie ma na tym ciągniku. Tutaj też to było chyba zwiedzone, tak? Ale tu już więcej nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra. Skoro tak, to idziemy jeszcze w tą stronę. Dobrze, ja idę czy źle? Zerknijmy na mapę. Nie no, źle idziemy. Ja chciałem tutaj pójść, o tutaj. Czyli idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku niż powinniśmy, dobra? No to zawracamy. Tędy? Czy też źle? No, no źle idziemy. Tutaj? Ja już się pogubiłem. Tak, tędy chyba mieliśmy przejść, wiecie? Tak, 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 tak. Bardziej tu na prawo i tutaj. Dobra. Tędy. Dobra. I tu w lewo. Tu w lewo, w lewo, w lewo. I tutaj gdzie? Tędy żeśmy przeszli. My potrzebujemy się... Właśnie ta mapka jest taka trochę słabo z czytelnością tutaj. Tędy przejdziemy? Tak, tędy przejdziemy. Śmiało. Dobrze idę? Czy źle idę? No, mniej więcej chyba dobrze. Nie. Bym chciał się tędy przedostać, patrzcie. Tędy drzut. Dół. Czyli muszę jak? Tędy? Już się gubię w tym wszystkim. Wróciliśmy tam, gdzie byliśmy. Czekajcie. To już jest wszystko. Ojejku, jejku. Zaraz, jak tam się można było dostać? Tu gdzieś była jakaś drabina, widzicie? Nie pamiętam gdzie. Tu był ten człowiek, który utknął. I tu chyba jesteśmy po drugiej stronie, już. Tak.
ale my musimy iść tędy i pod tym ciągnikiem. Właśnie. Pod tym ciągnikiem jeszcze sobie przejdźmy. Tu nic tam nie było. I to się szło chyba... Nie, dobrze, to się szło tam. Ale gdzie my możemy tutaj dojść? I tutaj? A, już widzę, gdzie to prowadzi ta droga. Czyli to było, skąd myśmy w ogóle zeszli. Z samej góry. Tak. To była ta pierwsza chatka, którą myśmy napotkali po drodze. Tu był nasz ten samochód. No tak, my się już teraz tutaj nie cofniemy. Myślałem, że się uda w jakiś sposób, że to jest jakieś tam inne miejsce, ale widzę, że niekoniecznie. Nic tu nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Ponad to, co żeśmy już dokonali. Tutaj jest znowuż ten wywrócony, to oczywiście też nie przejdziemy. No nic, wracamy w takim układzie, bo... No bo cóż. A jakbym sobie przeszedł tędy? Może tu jakieś niespodzianki jeszcze są? Skoro jest taka możliwość. Zobaczmy na mapę. Nie no, to już wszystko niby zinwigilowane. Tu już więcej nic nie mamy, no ale... Skoro jesteśmy, to jesteśmy. Dobra. Nic się nie udało nam zwalczyć, wracamy do punktu wyjścia. Pochodnie się palą dalej. Powie nam coś, czy nic nam nie powie? Tu się już zrobić nic nie da, no ale idziemy postawić ten kielich na miejsce ceremonii. Słońce coraz bardziej się... Słyszycie to? A no właśnie, jakby burza? Ładnie słońce fajnie nam tu oświetla, patrzcie. Ten zamek. Takie zachodzące. Zachodzące słoneczko. Ładnie to wygląda, kurczę. Ja bym chciał tam być. Tu jest ten strumyk. Rzeka. Dobra. Idziemy. Żeby tu nie było jakichś niespodzianek. Patrzę, ale chyba nie ma. Tu jest miejsce właśnie to, ceremonii. No i cóż, chyba uruchamiamy tą ceremonię, co? Jeszcze się rozejrzyjmy. Tam jest fabryka Heisenberga. Brama jakaś wjazdowa. Ostatni rzut oka na tą część. Bo już chyba tutaj nie powrócimy. Patrzcie, jakie miśki siedzą sobie tutaj. Trzyma rękę na jakimś tam budynku. Tu kolejny. No dobra, uruchamiamy w takim razie maszynę czasu. Kielich giganta. Zestawił się most. O! No to ładnie.
zjeżdżamy windą wolnobieżną. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. To jakby bijące serce tego dziecka, patrzcie. Tu w okienkach nic nie ma. Zobaczmy mapę. Aha, czyli tu nic nie ma w ogóle. No dobra, idziemy. Fabryka nasza. Zapis gry. I lecimy dalej. O. Kurczę, no dajcie popatrzeć z góry. Z tego mostu. Tu już słońce zachodzi faktycznie. A z tej strony będzie chyba lepszy widok, nie? Kurde, muszą te mury takie wysokie budować, żeby człowiek nawet nie mógł popatrzeć na góry. Patrzcie, tam fajny ten strumień. Woda tutaj spływa. Tu był właśnie chyba ta posiadłość Benevento z tego, co mi się kojarzy. Bo tam właśnie taki był wodospad. Tutaj patrzcie, jak fajnie ta woda się rozbryzguje i tworzy taką mgłę. Ale fajnie tam jest. Kurczę, żebym ja się mógł tam przenieść. Ciekawi mnie, czy to faktycznie są gdzieś takie rejony tam w Rumunii, czy to jest tylko fikcja w grze. No ładnie to wygląda. Ta fabryka trochę tu nie pasuje. Ethan Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau. But I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. What are you planning? Huh? Co robimy? Wchodzimy? Czy skaczemy do tego, do tej rzeki? Nie da się skoczyć. Szkoda. Ale brama zamknięta, więc... A, otwiera się. Ojejku, jak to rypoli. Obejrzyjmy sobie tutaj, co jakieś schodki są gdzieś. Nie wiem, gdzie one prowadzą. Chyba nigdzie. Słońce zachodzi. No dobra. Fabryka Heisenberga. Co, brama się zamyka? Czy mogę wyjść? Mogę wyjść. O, masz, teraz to już się zamknęła. No dobre. A nie, mogę ją tworzyć, dobra. Zwiedźmy sobie może na początek ten teren. Bo tu może być coś ciekawego ukryte. Tak mi intuicja moja podpowiada. Jakiś czołg? Kolejny. Nic nie ma. Aż dziwne powiem. Że nic nie zostało tu ukryte.
O, ale tu coś jest. Zardzewiały złom. Podnosimy. O, kolejna brama nam się otwiera. Ale spokojnie, spokojnie. Mnie się nigdzie nie śpieszy. Zanim wejdę do środka, to ja chcę tu wszystko... Kolejny złom. To ja chcę tutaj wszystko spenetrować, zinwigilować itd. itp. Nie będziemy opuszczać ciekawostek w grze. Chociaż pewnie i tak się niejedno opuściło, bo przecież wiadomo, że jest tutaj tego mnóstwo. Fabryka pracuje, widać, na pełnych obrotach, bo z kominów leci dym. Tu nic wziąć nie możemy. Przejdźmy się jeszcze tędy, może gdzieś tutaj wśród tych traw coś leżeć? Nie wiem. Tu nic nie widać. Mówię, aż dziwne. Może koło płotu? Tu śnieg. Patrzcie, jakie te góry piękne. Choiny. Kurczę. Robi to wrażenie, nie? Przynajmniej w moim odczuciu. No dobra, no chyba już tu więcej nic nie znajdziemy, coś mi się wydaje. To kierujemy się do wejścia. Wejście mi się też trochę nie podoba, bo to wygląda jak jakaś szopa, stodoła, nie wiem co. To nie jest wejście do fabryki. To jakiś coś dziwnego tu jest, powiem wam. No ale dobra, no każą wejść, to wchodzimy. Zobaczmy, co tu się kryje. Najpierw może mapka. No jest tu coś, ewidentnie jest tu coś. Gdzieś. Mówiłem, że to jakaś stodoła. Patrzcie, tu są snopki siana, jakieś belki. Siano zbelowane. Czyli to musi coś być. Tu jest zamknięte. Ale w ogóle nie mogę się przebić. Czyli pewnie z drugiej strony. Tu lampa jakaś. O, tu coś jest. Proch strzelniczy. Czy to tyle? Tak, to tyle. Także niewiele tu było. Są jakieś drzwi. O, jakieś podziemne przejście. Zobaczmy mapę. O, czyli tu nic nie ma w ogóle. O. O. Tu jakieś wskaźniki, zawory, kolejne drzwi. Zobaczmy mapę. A, i tutaj coś jest, bo jest na czerwono. No dobra. To powolutku sobie już widzę, coś jest tutaj, świeci się, ale... Chemikalia, pięknie. Jakieś książki, tu świetlówka świeci nam. Widzę, że do tej fabryki dociągnięty jest prąd. Ciekawe skąd, skoro tam nigdzie nie było żadnej elektrowni. Tu mamy kuchenkę jakąś tam gazową, no bo raczej nie elektryczną, chociaż dlaczego by nie? Jak prąd jest dociągnięty, to mogłaby być elektryczna. W sumie. Tu jest coś pozasłaniane. Tu mamy jakiś warsztat. Zobaczmy, czy jeszcze tu coś jest. Nie, tu już więcej nic nie ma. No dobra, no to idziemy dalej. Gdzie tu dalej iść? Z tego pomieszczenia dalej już nie ma przejścia? No nie ma. Tu już bym się cofał. Tu już więcej nic nie ma. Czekajcie, jeszcze zobaczmy sobie tą mapę, obejrzmy, jak to dokładnie wygląda, gdzie my się w ogóle znajdujemy, tak patrząc obrazowo,
stosunku do... Tu był gdzieś Duke. Tutaj gdzieś chyba. Czy tutaj? Zaraz tutaj się namierzymy wszystko. Ołtarz. Samotna droga. Tak, myśmy tędy przeszli. Tu było to miejsce ceremonii. Czyli tu był ołtarz, tu był Duke właśnie. Gdzieś handlarz jest. I tu punkt zapisu. A my znajdujemy się, patrzcie, oddalimy, tak. A my znajdujemy się, tędy żeśmy przeszli dołem i znajdujemy się w tym mniej więcej miejscu. To jest nasz obecnie, o, pojawiły się pomieszczenia i to jest maksymalne zbliżenie, już bardziej się nie da. Tu jeszcze jest wszystko nieodkryte. To jest jakieś jezioro czy coś, nie wiem. I to musimy gdzieś dalej trafić, ale nie bardzo wiem, jak tam dalej przejść. Bo tu niby wszystko żeśmy już spenetrowali. Tu żadnej drabiny nie ma. Tu nic nie ma. A tutaj coś się da przejść, chyba zbadaj. O! What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got the soul wrong. Dementia. Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit! Lady, supersized bitch. Ugly, a psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. O kurde. Uuu, gdzie myśmy spadli? Jakieś śmigło? O kurde. To wiemy. O kurde, czekajcie. A, on się tędy przebija. O kurde, gdzie tu? Ślepa uliczka. O, ten... Dobra. What was that thing? No dobre pytanie, co to było?
i gdzie my jesteśmy przede wszystkim. To jakaś kupa złomu. Tu jest jakaś wyciągarka chyba. Czekajcie, zobaczmy mapkę. Jakieś dziwne pomieszczenie, niespenetrowane. Ale tu niewiele widać. Jak ja mam się stąd nie wydostać? Czekajcie, coś tam widziałem przez moment. O, łycha. Ona zabiera ten złom, gdzieś przenosi. Oj, 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 nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Zardzewiały złom. No jest tutaj tego zardzewiałego złomu niemało. Ale po jeden żeśmy podnieśli. Nie, to jeszcze nie wszystko. Czy tu się coś więcej nam pojawi? No nie, tutaj nie mamy żadnej mapki bardziej dokładnej. O, tu coś jest dalej. Proch strzelniczy. Dobra, tu niby jest coś naznaczone, ale tędy też nie przejdziemy. O. Tu nie wejdziemy, tam nie przejdziemy. Kurde, no to gdzie mam iść? Tędy? No i tutaj gdzie? Jak stąd ja mam się wydostać, słuchajcie? To jakaś masakra. Tędy nie przejdę, bo to wszystko jest tutaj pozagradzane. Tędy? O, tędy wyszedłem. O kurde, patrzcie, ta łycha. Jeszcze mi się na cymbał jakiś, kurde, metal spadnie. Nie, no trzeba stąd wiać chyba. Coś mi się wydaje, tutaj jest jak... A, tam coś jest, dobra. Dobra, podnosimy. Oj, spadłem skądś. Stąd spadłem. Ale czekajcie, no tutaj... Nie, no musimy wyjść stąd po prostu ewidentnie. A jakbyśmy, kurczę, na tą łychę siedli, żeby nas wyciągnęła, co wy na to? Tylko jak to zrobić? Może trzeba tam dojść w momencie, kiedy... ona będzie... nabierała to i wtedy nas... O, tutaj coś jest. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Nie, no jeszcze tutaj coś nam brakuje. Może tutaj trzeba po prostu zaczekać na tą łychę i jak ona będzie potem złom sięgała, wtedy na nią wskoczyć, wiecie? O! O, ale tam się nie dostanę chyba. Czekajcie, zaraz zobaczmy, jak ta łycha dokładnie ona operuje. Tu ma tą belkę, zaraz ona przyjedzie, tak, jedzie, patrzcie. I teraz co, ona tu się będzie opuszczała? W dół? Tak, 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 tak. Aha, ona łapie, o to łapie tylko. O, to my tam nie sięgniemy. Chyba. Zaczekajmy może chwilę, jak ona tu przeleci. Może to jest sposób na wydostanie się stąd. Nie wiem. Patrzcie, jedzie. Może sposób, a może wręcz przeciwnie. Może nas to zabić. Nie wiem jeszcze. O! Cyk. Ale ja tu nic nie mogę. Wiecie co, chyba to nie jest żaden sposób. Idziemy tam, gdzie żeśmy byli. Może tu z góry trzeba na to skoczyć jakoś. O. Nie wiem. Masakra jakaś, no po prostu. Nie, no nie wiem, gdzie mam iść. Naprawdę nie wiem. Tu mamy wszystko ograniczone dosyć mocno.
Tu nigdzie przejść się nie da. Tu możemy wyjść wyżej. A czekajcie, tam jakaś drabinka jest. Może tam się uda przejść. Ale chyba... Nie, jeszcze tu zobaczmy, czy gdzieś coś nie leży. Bo to czasami potrafi gra nas... Ale nie, tu nigdzie nie leży. Dobra. Chodźmy wyżej. Wespnij się. No to wespinamy się. No i jesteśmy na jakimś już poziomie. Czy wy to samo słyszycie, co ja? Lykany. Słychać, ale nie widać. Gdzieś stamtąd one. Chyba. O, jakby nie zgadł. Dobra. Ładnie. Dobra. Jeszcze nie... Aha, bo tam jeszcze skrzynka jest, dobra, widzę. Skrzynia, więc skrzynię rozwalmy. Pociski wybuchowe, czy to jest wszystko? Nie, to nie jest wszystko. Gdzieś coś żeśmy przeoczyli. No musimy niestety sprawdzić, jeszcze chyba raz zejść, bo coś zostało przeoczone. Coś żeśmy gdzieś przeoczyli, nie wiem gdzie. Czekajcie. Tam był jeszcze chyba jakiś element dziwny. Z jakimś... O właśnie, tutaj. Otwórz. Ale nie, no nie będziemy tutaj wchodzić na razie. Ja bym chciał wszystko najpierw tutaj stąd zebrać. A tu więcej nic nie widzę autentycznie. Musimy się niestety cofnąć, bo coś żeśmy opuścili. Może uda się to znaleźć, nie wiem. W każdym bądź razie próbujemy, rozglądamy się uważnie. Może gdzieś coś tu jeszcze leży. Co zostało przeoczone w czasie. O, tędy nie przejdziemy. Tutaj było coś, co żeśmy już zebrali. Tu się nic złego nam nie dzieje, tak z tego co widzę. Nie. Myślałem, że tu coś mi błysnęło przez chwilę, ale okazuje się, że niekoniecznie. Gdzieś tu jeszcze coś jest. O. Tylko gdzie? Tu jest tak dużo tych rzeczy, że ja nie ogarniam. No i tam to było przejście. Tędy się nie da. Tutaj... Tutaj tak myślę, jakby coś było, ale... Ale nie widać nic. To są worki jakieś. No nie wiem. A, patrzcie, jest. Czy to wszystko? Tak, wszystko. Dobra, wracamy. Wracamy, biegusiem, wracamy. Tędy? Nie, czekajcie, gdzie to było? Wprost przeciwnie, tędy. Wspinamy się, tak. No bo mówię, potem może się okazać, że już tutaj nie wrócimy więcej, więc dlatego wolę
Wolę dokładnie to przeczesać ten teren, niż potem... To są worki z mąką. No a my próbujemy wejść tutaj. Ale pajęczyn. O, drabina? No i co, tu sufit. This place is messed up. O, zgadza się. I gotta get upstairs. Ucieknij z fabryki. Kurde, patrzcie, co tu się dzieje. Jaka fabryka. Ale fabryka. Co tu się produkuje? Żołnierze? Patrzcie. Linia jakaś produkcyjna. Czy ja słyszę tutaj kasłanie handlarza? Czy mi się już na uszy rzuciło coś? Tu mamy skrzynię. Pociski bierzemy oczywiście. O. To jest fabryka żołnierzy. Robotów może prędzej. Tu jakaś woda. Nie no. Zajrzyjmy, co tu jest. Tu jakiś szyb. Patrzcie, ile to ma pięter. Jakie to wysokie. O kurde. Nad nami jakiś transport czegoś, jakiś skrzyń. No nie no, to ewidentnie handlarz był. Zwany Duke'em popularnie. Czekajcie, zobaczmy na mapkę, czy to wszystko, wszystko. O, kogo moje piękne oczy widzą? Siemanko! No cześć! Co, nic nie odpowiada? Nie no. Skąd on się tu wziął? Czekajcie, moment. Dobra, czekajcie, moment, sekunda, chwila, moment. Zobaczmy, co możemy tutaj wytworzyć. Trochę naboi możemy wytworzyć i teraz wejdźmy dopiero do sklepu i mu to sprzedajmy, to co możemy. Wytruchy oczywiście nie. Apteczek oczywiście nie, ale naboje do pistoletu jak najbardziej tak. Pociski wybuchowe jak najbardziej tak. Tego też nie, tego też nie. Bomby rurowe nie, miny nie. No to niewiele możemy mu schandlować. No ale lepsze to niż nic, tak? Dobra, potwierdzamy. No wiem. I've procured some new items for you, Mr. Winters. No jakie? A, to mogę siłę ognia zwiększyć. Tylko 65 tysięcy to kosztuje, a my 8270. Tylko czekajcie, to wskakuje w tym momencie nam na 2100, a tu mamy 3200. W pewnym momencie trzeba będzie się zastanowić, słuchajcie, czy zostać przy tej broni, czy przy tej broni. Bo patrzcie, tutaj możemy jeszcze rozszerzyć sobie ile tego, a tutaj już mamy na fulla. No, w pewnym momencie trzeba będzie się zastanowić, czy lepiej iść w tym kierunku, czy lepiej iść w tym kierunku. No, ale myślę, że do tego momentu to o kurde, patrzcie. Waliza. 50 tysięcy. Ajajajajaj. Jak mnie to kusi. A my mamy tylko 8. I'm a merchant after all. No powiedział, co wiedział. Ojejku, czekajcie. Czy możemy, co nie? No nic nie możemy ugotować, bo nie mamy żadnych składników. Kurde. Ale się narobiło. No z pewnością. Co tu mamy? Coś? Popatrzmy stąd może jeszcze na tą fabrykę, bo ona mnie intryguje, powiem wam szczerze. Ale to wszystko zrobione. A. Tu na dole jakaś woda. Wszędzie pełno pary. I te linie produkcyjne. Czerwone te. A może strzelmy sobie w taki ten? Da nam to coś? Nie, nic nie da. To możemy to białe. Patrzcie, zestrzeliłem jednego. Ale motyw.
drugiego. Trzeci. Nawet nie wiedziałem, że to trzeba tak robić. Zaraz będzie pusta linia. O! I widzicie, jak fajnie, że mamy bez liku amunicji? Tylko czy to coś da zestrzeliwanie ich? Nie bardzo wiem. Tych się nie da zestrzelić. Ale motyw. No to już jestem zaskoczony tym. Ale to nam nic nie dało, słuchajcie, że ich to zestrzeliwujemy chyba. Coś mi się wydaje, bo to... Oni się cały czas nowi tutaj produkują. No wiem, że wspaniała, ale... Ale czy to ma sens w ogóle? Nie wiem. Tu jest winda. No nic, słuchajcie, ponieważ odcinek już widzę ma, tak spoglądając na czasomierz, odpowiednią długość, więc ja tutaj się z wami chyba na ten moment pożegnam. Zapiszemy sobie grę i kontynuujemy już od następnego odcinka. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!